Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w grę Explosive Breaker. Typowa strzelaneczka. Grafika w miarę prosta. Czymś tutaj specjalnym nas chyba nie urzeknie przez całą rozgrywkę. Takie mam przeczucie. Patrzę tutaj, jak kto jest wydawcą tej gry. Może zaraz się pojawi informacja. Powiem, że przed momentem ją uruchomiłem, także nawet jeszcze nie zdążyłem się. 92 rok, firma Kaneko, 92 rok. No dobrze, 3 kredyciki, tak jak to zwykle bywało, no i rozpoczynamy. Ale cudo. No niestety, tutaj też jak widzę nie ma autofire'a, no... Wyrobię sobie mięśnie kciuka po prostu. Zobaczymy, jaki jest z ilością żyć. 3 chyba życie są. Z tego co widzę. Spróbuję bombę puścić. O, to była właśnie bomba, słuchajcie. A bomba taka, że mnie zabiło. No właśnie. Zobaczmy, to jest jakiś tam power, widzę. A, no ciężko jest, powiem wam. Jest kontynuacja, dobrze. Jest kontynuacja, no ale... Coś mi się wydaje, że my się tu długo, słuchajcie, nie nagramy. Marnie mi to idzie. Wybitnie marnie. Chyba, że się wyćwiczę w międzyczasie. Na tych 3 żetonikach. No dobrze. A. No łabrzesz. A, rozwaliłem się skałę. Myślałem, że skała jest taka, że można przez nią przelecieć, a tu okazuje się, że niekoniecznie. A, nie mamy żetonów, dobra. No dobrze, weźmy sobie inny stateczek na przykład dla odmiany. Aha, czyli czymś innym... A, widzicie? No nie wiem, mówię, nie pogramy zbyt długo, 10 żetonów teraz rzuciłem. 10 albo 11, jakoś tak. Ale nie wróżę zbyt długiej rozgrywki. Jakoś... To mi niezbyt idzie, powiem wam. Uciekł ten stwór. Widocznie się przestraszył moich umiejętności. No dobrze, lecimy dalej. Ojejku, ile tu tych przeciwników. Trzeba uważać. O, jakoś mi idzie, patrzcie. 10 sekund minęło, jeszcze życia nie straciłem. Ups. W złym momencie to wypowiedziałem. No właśnie. Dobra, może weźmy sobie to. Cudo. O! Co tak szybko się rozwaliłem? Co to w ogóle ma być? Jejku, no. No przecież nie o to mi chodziło. Dobra, ładnie. No nie. Oto weźmy sobie, dobra. Nie no, 2 sekundy i tracę statek. To jest coś nieprawdopodobnego.
O, ładnie. Muszę się bardziej skoncentrować, chyba coś mi się wydaje. I to jest ten plus, że można po jednym naciśnięciu chwilę on strzela, niedługo, bo niedługo. Ale chwilę strzela, więc jak sama nazwa wskazuje, ogień jest troszeczkę dłuższy niż to było w przypadku tych innych statków. No. No cienko mi to idzie, wybitnie mi to cienko idzie, bombę można rzucić, jedynie tyle. Właśnie, o tych bombach zapomniałem. A przecież tych bomb mamy tam trochę. Dobra. Bomba nas uratowała, słuchajcie. W zasadzie chyba trzy bomby, o ile dobrze pamiętam. No niestety. Tu już po mnie tak, trzy bomby są. Dobrze. Dobrze. Dobra, możemy teraz strzelać już na spokojnie. Bo bomb i tak nie mamy. Się. Dobrze, niech będzie to. Ładnie. 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 No. Zwolniliśmy. Co teraz? Nadziałem się. Dobra. Oj. Kontynuuj, dobra. Niech no. Będzie kontynuuj. Oj. O proszę. Skończyły się bomby i skończyło się życie. Ale kolejne życie jest i bomby są znowuż trzy. Coż to za jakieś dziwne... Patrzcie, co tu się na tym ekranie dzieje. Nie wiem, czy to jest... Tak powinno być, czy to jak? No rozwaliłem. Rozwaliłem to cudo. Zobaczmy, co będzie dalej. Aha. Gra nie daje nam chwili wytchnienia. No patrzcie, nie mogę tego powera złapać, no. Udało się. A. Tu już nie było szansy. O.
takie cuda. O, no i po mnie. Ładnie. Ładnie poszło. No niestety. Oj. Szybko straciłem życie. No, mamy tutaj stwora. Jednego wielkiego, dużego stwora. O! Udało się rozwalić. Nie wiem nawet, co to było. Co dalej? O! Jakieś skały. Złapać, patrzcie. Złapałem. No i się rozwaliłem przy okazji. Ale nie mam już żetoników. No niestety. Na tym się rozgrywka nasza kończy. Zobaczmy, czy będzie wpis. Jest wpis. Pierwsze miejsce. Niesamowita historia. Pierwsze miejsce żeśmy zdobyli. No. Dobrze, ode mnie to tyle na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam serdecznie, zachęcam do subskrypcji, łapkowania góra-dół, no i komentowania. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka. Cześć!